Cześć, jestem Dev Kacper, a w tym filmie chciałem Wam przedstawić konkurs, który zorganizowałem, a do wygrania w nim było 100 zł. Konkurencja w nim polegała na tym, że kilku widzom zleciłem stworzenie prostej gry z podesłanych grafik. I wygrywa ten, kto stworzy najciekawszą grę w tym temacie. Uczestnicy, którzy się zmierzą to: Torba, Hubkin, Candif, Slav, Ulen oraz Zawo. Oraz niedoszły zawodnik Alek, który zrezygnował z konkursu, kiedy usłyszał, na czym polega konkurencja. Uczestnicy na stworzenie swoich gier mieli tylko 2,5 godziny. To może wydawać się dużym czasem, ale nie w przypadku tworzenia gier. Ponieważ pomimo to, że mieli już stworzone grafiki, to musieli wymyślić jakiś ciekawy pomysł na swoją grę i dodać do niej na tyle prostą mechanikę, żeby dało się zmieścić ze wszystkim w tak krótkim czasie oraz to wszystko zaprogramować. A teraz przechodzimy do materiału, gdzie zagram i opowiem Wam o wszystkich grach. Jak widzicie, mam tutaj przygotowane wszystkie projekty, które stworzyli widzowie. Pierwsza gra to coś Kacper i polega na tym, że jesteśmy bohaterem i stoimy na dole ekranu oraz musimy strzelać do tych slajmów z tych mieczy. I na tym się kończy w sumie nasz gameplay, nie ma tutaj żadnego menu, gra się odpala i możemy strzelać do slajmów. I kiedy wejdziemy w slajma, jest dźwięk ouch i kiedy nam się skończy życie, to przegrywamy i kończy się gra. Kolejna gra to My Fast Duck i polega ona na tym, żeby jak najwięcej kaczek zaatakować w czasie, kiedy one będą biegły do góry. Nie wiem, jak tą grę zrestartować, ale jak widzicie, udało mi się osiągnąć wynik 5. Kolejna z gier jest już trochę bardziej rozbudowana, ponieważ tutaj mamy 3 bronie do dyspozycji i musimy uciekać przed stworkami, które się pojawiają na mapie przy użyciu tych broni, które tutaj widzicie mamy na górze. Niestety pojawia się taki błąd, że możemy się tutaj zablokować oraz widzę, że tutaj się pojawiają jakieś błędy w konsolce. O, ale udało mi się pokonać kilku przeciwników. Jest też muzyka w tej grze, co jest ciekawe, że w tak krótkim czasie udało się też dźwięki dodać. I gra generalnie polega na tym, że musimy uciekać przed stworkami i do nich strzelać. Nie ma chyba tutaj wyniku. A nie, wynik mamy w prawym górnym rogu, z tego co widzę. Nawet zabiłem jakiegoś chyba przeciwnika przez przypadek. I tutaj mamy pasek zdrowia. Nie ma w tej grze również menu, ponieważ od razu zaczynamy i jest walka. Kolejna gra jest od Zawo i nazywa się Miecze symbolizują śmierć. I polega ona na tym, że pojawiają się dookoła miecze, które musimy omijać, żeby nie zginąć. I tutaj pojawia się wynik, kiedy miecz doleci, dostajemy jeden punkt. Więc tak, musimy jak najdłużej unikać, one się pojawiają coraz częściej. I tych mieczy na pewnym etapie, jak widzicie, pojawia się dużo, dużo więcej. Jest coraz trudniej, jednak kiedy się trochę wprawi w tą grę, to jest to coraz łatwiejsze. Jednak oczywiście może pojawić się mieczyk w dziwnym punkcie, przez co zginiemy. O, jak widzicie, ja przegrałem, pojawia się dźwięk z Minecrafta śmierci. Tutaj wynik dalej się nabija, ale to nic złego. Możemy dać zagrać jeszcze raz, albo wyjść z gry. Ja dam się trafić, dajemy wyjść z gry, wychodzimy z gry, wszystko działa. I ostatnia z gier, która wygrała naszą konkurencję, to Orbitus. Gra polega na tym, że jesteśmy takim ludzikiem z Among Usa i na naszej drodze pojawiają się na planecie różne stworki. Musimy je przeskakiwać lub po prostu unikać w ten sposób, że przechodziłem pod spodem i później to coraz bardziej przyspiesza i coraz częściej się te stworki pojawiają, bo jak widzicie, tutaj już jest kolejna kaczka. Przez to może być mylące, że mamy od razu skok i musimy chwilę przeczekać, a nie skakać. Teraz jest coś takiego, przeskakujemy i teraz nie skaczemy, tylko musimy przeczekać. Jest też tutaj fajny efekt, takie bąbelki się pojawiają i znikają, z tego co widzę, po jakimś czasie nawet. I kiedy zdobędziemy odpowiednią ilość pieniędzy, możemy zakupić sobie skina. I teraz, kiedy udało mi się zebrać odpowiednią ilość pieniędzy, klikam tutaj devem i mam odblokowaną nową skórkę. Nie da się zmienić na tą poprzednią, co jest trochę problemem. I też na escape nie działa wracanie do menu, ale moim zdaniem ta gra wygrała konkurencję przez to, że miała najwięcej mechanik, działający high score oraz samo to, że mamy tutaj jakiś sklep. Dajcie znać, która z gier podobała Wam się najbardziej i którą Wy byście wybrali na wygraną oraz czy zgadzacie się po prostu z moim werdyktem. I teraz, jeżeli chcielibyście wziąć udział w przyszłych konkursach, to możecie wejść na mojego Discorda i tam będę zapraszał na
odpowiedni serwer, na którym będę ogłaszał tego typu konkursy. Więc to by było na tyle w tym filmie. Do następnego. Cześć.